Cześć, witam Was w drugim odcinku poświęconym projektowi Cardano. Zobaczmy, co tam się zmieniło w tym projekcie od ostatniego czasu. Myślę, że jest parę ciekawych rzeczy do omówienia. Także zapraszam do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Może zaczniemy tutaj od strony organizacji na GitHubie. Tutaj widzimy zaangażowanie praktycznie we wszystkich najbardziej znaczących repozytoriach z całego ekosystemu właśnie Cardano, zarówno pod względem języków, w którym będzie możliwe tworzenie smart kontraktów na całej platformie Cardano, jak i w jego poszczególnych komponentach. Tutaj może nie będę omawiał każdego tego repozytorium po kolei, gdyż to wymagałoby dużego czasu i ten odcinek trwałby pewnie ze 2 godziny. Natomiast krótko można to podsumować tym, że jest sporo otwieranych issue, dużo pracy, dużo osób zaangażowanych w poszczególne komponenty. Oczywiście wiemy, że projekt ma naprawdę potężne opóźnienia. Niemniej jednak łatwo jest to weryfikowalne, czy tak naprawdę coś w tym projekcie się dzieje, co mogę śmiało potwierdzić, że tak naprawdę dużo się w nim dzieje. Natomiast efektów jeszcze za bardzo nie widać. Ciekawe repozytorium pojawiło się tutaj, jest to repozytorium Adrestia. Na chwilę obecną nie ma tutaj żadnego kodu źródłowego, jest to jedynie dokumentacja do API, czyli do zestawu bibliotek umożliwiających komunikację z zewnętrznych aplikacji właśnie z blockchainem Cardano. Czyli jest to według mojej oceny przygotowanie właśnie do etapu Gauguin z Cardano Roadmap, który ma umożliwiać właśnie tworzenie smart kontraktów już na mainnecie. Takie coś jak właśnie repozytorium Adrestia jest niezbędne w celu takim, by umożliwić zewnętrznym programistom budowanie właśnie własnych rozwiązań w oparciu o całą architekturę i infrastrukturę projektu Cardano. Także myślę, że tutaj na to repozytorium należy na pewno patrzeć w obecnym czasie, chcąc mieć pogląd na to, w którą stronę to Cardano, ten development Cardano zmierza. Oczywiście pozostałe repozytoria również niezwykle istotne, zwłaszcza według mnie na ten moment Ouroboros Network, czyli implementacja algorytmu uzyskiwania konsensusu Ouroboros, który jest forkiem algorytmu Byzantine Fault Tolerant. Oczywiście, jak dobrze pamiętamy, Cardano bazuje wyłącznie tak naprawdę na Proof of Stake, o czym jeszcze za chwilę wrócę w tej części odnośnie Cardano. Spojrzymy sobie na portal Stack Overflow, gdzie można zobaczyć, z jakimi problemami zmagają się osoby chcące tworzyć coś na Cardano. I tutaj tak naprawdę widać dosyć małe, dosyć niskie zaangażowanie ze strony zewnętrznych programistów. Według mnie wynika to z tego, że po prostu na razie mamy jedynie testnet, mamy ciągle opóźnianą fazę Shelly, czyli tą decentralizację. W tym momencie tak naprawdę Cardano jest mocno scentralizowanym projektem, stąd nie potrafi może wzbudzić potrzebnego zaangażowania całej społeczności bardziej technicznej, aby po prostu tworzyć jakieś rozwiązania, jakieś projekty w oparciu o Cardano. Stąd też pewnie to ta niska właśnie aktywność tutaj deweloperów, przynajmniej na portalu Stack Overflow. Analizując roadmap, cały czas czekamy tutaj właśnie na Shelly, który jest już hucznie zapowiadany od dłuższego czasu. Tutaj pojawiają się też informacje ze strony Charlesa Hoskinsona i całego teamu Cardano, że po prostu wydanie Shelly może być również, opóźnienie wydania Shelly może być również spowodowane koronawirusem. Może po prostu to taktycznie nie jest dobry moment na wydanie Shelly, a może też jakiś procent tego, że to jeszcze nie jest wydane, tkwi w tym, że po prostu cała funkcjonalność przez zespół odpowiedzialny za Cardano jeszcze nie została
tak naprawdę zaimplementowana, więc tak naprawdę nie ma co tutaj jeszcze po prostu wydawać tego mainnetu. Kolejne milestone, czyli Gauguin, Basho odpowiedzialny za optymalizację i Voltaire odpowiedzialny za zarządzanie, za treasure, czyli za miejsce, z którego później będą pobierane środki, dzięki którym programiści będą opłacani i będą cały czas dbać o funkcjonowanie całej sieci. Oczywiście nie sposób tutaj nie wspomnieć o hydrze, czyli rozwiązanie do skalowalności protokołu, deklarowane teoretyczne możliwości tego rozwiązania to 1 000 000 transakcji na sekundę. Hydra jest zaimplementowana właśnie na algorytmie Ouroboros. Póki co oczywiście te wszystkie dane są czysto teoretyczne. Praktyka zawsze trochę inaczej wygląda niż teoria. Jednak teoria tutaj jest bardzo mocno rozbudowana, o czym świadczy chociażby sam white paper dla właśnie tego rozwiązania state channelowego, jakim jest Hydra. Z ciekawych informacji również warto zaznaczyć to, że prace nad Hydrą są prowadzone równolegle do Shelly, więc nie będzie tutaj za bardzo opóźnień z tego powodu, ponieważ jedno i drugie zespoły pracujące nad Shelly i nad Hydrą nie przeszkadzają sobie wzajemnie. Te prace są tak kompleksowe i tak skoordynowane, że po prostu te zespoły nawzajem nie ma konfliktu, przynajmniej na poziomie kodu źródłowego, na poziomie oczywiście implementacji tej funkcjonalności. Planowana aktualizacja ma również pozwolić na synchronizację całego blockchaina w godzinę według zapewnień tutaj członków tego teamu. Shelly tak naprawdę to kolejny milestone na Cardano, którego uruchomienie ma zostać wkrótce zapowiedziane. Co ciekawe i co istotne dla dużej części społeczności, umożliwi on również, ta faza Shelly umożliwi opcję stakingu i przenosi tym samym tak naprawdę projekt do świata decentralizacji. Jeśli chodzi o nagrody za staking tokenów ADA, który jest właśnie natywnym tokenem Cardano, to ma być to mniej więcej 10% rocznie. Oczywiście, żeby sobie to wszystko tutaj przeanalizować, zrobić jakieś predykcje odnośnie stakingu czy odnośnie uruchomienia własnego staking pool, warto skorzystać z kalkulatora, który jest dostępny na oficjalnej stronie Cardano. Z ciekawych rzeczy jeszcze ujętych w white paperze jest Ouroboros Genesis, który daje możliwość pobrania blockchainu od pierwotnego bloku, czyli od bloku Genesis. Jest to na tyle innowacyjne rozwiązanie, zwłaszcza w projektach POS, czyli Proof of Stake, ponieważ większość z nich synchronizuje jedynie część całego protokołu. Dodatkowo uruchomienie własnego noda po włączeniu właśnie milestone'a Shelly będzie wymagało dosyć niskich parametrów komputera. Jest to określone na 4 GB RAM-u, statyczny adres IP4 oraz 1 gigabitowe łącze. Czyli jeśli chodzi o dzisiejsze czasy, myślę, że każdy będzie mógł coś takiego właśnie, o ile wykaże chęć, uruchomić. Pamiętajmy również, że na wpływ na cenę Cardano cały czas ma fakt, że Coinbase jest zainteresowany już od 2 lat praktycznie ujęciem tokena ADA na swojej giełdzie. Tutaj z artykułu, w którym zostało wymienionych 5 projektów, na ten moment jedynie Cardano jeszcze nie zostało na Coinbase wprowadzone, także to oczywiście jest kolejny sygnał, który również może wpłynąć na cenę. Z ciekawych informacji odnośnie partners i takich mniej technicznych rzeczy, to Cardano przygotowuje się do rebrandingu. Odpowiedzialna za to ma być firma McCann Dublin.
Tutaj cały artykuł odnośnie tego planowanego przedsięwzięcia oczywiście jest na stronie tej firmy. Tutaj organizatorzy odpowiedzialni za projekt Cardano po prostu doszli do wniosku, że wymagany jest taki rebranding. Pewnie chcą trochę ukryć te opóźnienia, z którego Cardano jest już chyba najbardziej znane, i tym samym tak naprawdę rozpocząć jakby nową erę tego całego projektu. Z innych dosyć istotnych rzeczy, które pojawiły się od ostatniego czasu, to podmiot, jeden z podmiotów współodpowiedzialnych za rozwój Cardano, czyli organizacja Emurgo, podpisała taki list intencyjny właśnie tutaj z Uzbekistanem odnośnie tego, że ma być bazową platformą na potrzeby tego kraju w zakresie właśnie różnych rozwiązań bazujących na technologiach rozproszonego rejestru, choćby tego typu, jak na przykład umożliwić tworzenie STO, czyli Security Token Offerings. Dodatkowo w styczniu Cardano podpisało partnerstwo z PwC, czyli z PricewaterhouseCoopers, jedną z największych firm konsultingowych również w zakresie wdrażania technologii opartej o Cardano właśnie w organizacjach, z którymi współpracuje PwC. I tak naprawdę to wszystko, jeśli chodzi o Cardano, ten update z pola walki, z frontu dotyczącego Cardano. Jeśli chodzi o moją opinię, to cały czas śledzę ten projekt oczywiście. Wydaje mi się on na tyle interesujący, że warto jakąś część środków rozważyć posiadanie. Jest on również na tyle tutaj zostało włożonej pracy, takiej teoretycznej pracy naukowej, że ciężko byłoby, może trochę nawet szkoda, jeśli nic by z tego nie wyszło. Oczywiście tutaj możliwości są duże. Cały czas czekamy na Shelly. No i myślę, że będzie tutaj również możliwość uzyskania trochę na tak zwanej grę pod wydarzenia, czyli dołączenie do Coinbase, uruchomienie Shelly, rebranding, umożliwienie stakingu i tego typu właśnie operacje. Także trzymamy rękę na pulsie. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do zadawania ich w sekcji komentarzach pod tym filmem. Dziękuję, cześć.